Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy babkę ze śliwkami. Potrzebować będziemy 5 jajek, kostkę masła, już sobie rozpuściłam, szklankę cukru, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2,5 szklanki mąki pszennej, i ulubiony dżem. Ja mam tutaj dżem śliwkowy. Taki słoiczek dżemu. Jest to mój, własnej roboty. Śliwki obrałam, przesmażyłam z cukrem. I będziemy dawać do środka babki śliwki. Mogą być takie normalne śliwki pokrojone w kawałeczki, ale ja mam dżem. Dajemy szczyptę soli do jajek i jajka ubijamy z cukrem. Posypujemy cukrem. Jajka już mamy ubite. Dolewamy rozpuszczone masło i dodajemy pozostałe składniki. Dodajemy mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia. I mąkę pszenną. Tak. I ciasto już mamy. Zrobione. Teraz bierzemy te brzegi. Należy to też dokładnie pomieszać. I teraz będziemy przykładać ciasto do formy. Formę mam wysmarowaną tłuszczem i obsypaną bułką tartą. Teraz wyłożymy do formy pół ciasta. I na to damy dżem. Teraz do środka rozłożymy dżem. Wyłożymy na dżem pozostałą część ciasta. I tak przygotowam babkę. Będziemy piekli w 180 stopniach 50 minut. Babka wędruje do piekarnika. Tak wygląda babka ze śliwkami.
tak oto babkę śliwkową mamy upieczoną i zawsze sobie sprawdzamy do suchego patyczka. Patyczek jest suchy, więc babka jest idealnie wypieczona. I teraz obrócimy i musimy poczekać, aby ją ukroić do całkowitego wystudzenia. Bardzo gorąca, nie umiem zdjąć formy. Problem z zdjęciem, ale o, idealnie. I babkę oprószymy cukrem pudrem i mamy babkę ze śliwkami. Tak jak wspominałam, możemy dać śliwki pokrojone. Ja dałam dżem. Tak wygląda babka ze śliwkami. Gorącej nie możemy kroić, ponieważ dżem by nam mógł wylecieć. I teraz wygląda okazale. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę oraz zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Babka śliwkowa.